Siema, biała mewa, ponownie. Słuchajcie, jako że się nie można poddawać i doszedłem do wniosku, że z tą kawą jednak coś trzeba zrobić. Czyli tak, słuchajcie. Jeszcze raz. Tu jest ta kawa, którą dostałem, tak? Ta zielona. Tu jest kawa, ta, którą sobie kupuję i sobie mielę. A teraz, kochani, słuchajcie. Wrzuciłem tą kawę do tego piekarniczka na tackę i ją troszeczkę postanowiłem przypiec. A taki jest tego efekt. Widzicie? Patrzcie. Już niemalże jest czarna. Czyli ona i się zrobiła taka właśnie teraz sucha. Gorąca cholerka. Patrzcie. Czyli już bardziej przypomina. Raczej bardziej przypomina. Coraz bardziej przypomina. Zobaczcie, ona zaczęła tak nawet strzelać. Jakieś łupinki, taka prażona teraz ta kawa. Pewnie teraz by trzeba było te takie łupinki pooddzielać. I same ziarenka. I zobaczcie. Ona się zrobiła teraz taka. O! Bardziej teraz przypomina właśnie tą. Ta jest taka ciężka, twarda. Taka jak orzechy. A ta już się teraz właśnie po tym paleniu, słuchajcie, zrobiła taka bardziej. Dobra, ja ją... A wody mi tam naleciało, cholerka. Zaraz wytrę. Ja ją jeszcze bardziej, słuchajcie, przypalę. Jeszcze ją trochę podtrzymam w tym ogniu. Raczej w tym ogniu, w tym piekarniczku. Chyba, że już może dobra, bo tutaj widać co niektóre. O, tak jak to ziarenko na przykład. Ostrość chamie. Jest już takie przypalone. No nic. Zobaczymy wtedy, jak będzie taka smakować. A nóż będzie dobra. Dobra, to później. Dobra, kochani. Minęło jakieś, bo ja wiem, 15 minut. O, ale się dymi. Ale się dymi. Widzicie? Jak się zjarała. No teraz to mi bardziej przypomina, słuchajcie, kawę. Czyli ja zrobię teraz tak. Powybieram sobie te najbardziej przypalone ziarenka. Odsegreguję je, czyli pobawię się w kopciuszka. Pantofelek mam. Co? Bochunowe. Nie no, żartuję. Od bochuna miałem oberwać latającym naczkiem, ale jeszcze nie oberwałem. Dobra, słuchajcie. O właśnie, wujek bochun lubi kawę, także coś dla niego. Ja sobie zacznę teraz je segregować. O, tu jakaś, widzicie, czarna mamba nam się schowała. Widać takie łupinki, mówię. O, teraz się piekarniczek wyłączył. Ona tak mi zaczęła, wiecie, strzelać, nie? Taka prażonka się zrobiła. No i dobra, żeby nie przedłużać, spotkamy się za chwilę, to znaczy dla was będzie sekunda, a ja zacznę sobie to ziarenko po ziarenku segregować. De facto na jedną porcję nie jest dużo trzeba, tak więc powinno mi to w miarę szybko pójść i zaraz sobie pojedziemy dalej z tym odcineczkiem. Czyli może się okaże, że to wcale nie będzie takie złe, ale to już za chwilę. Ok, a więc tak, patrzcie, tak wyglądają ziarenka, tu jest, patrzcie, oryginalna kawa, którą taką kupuję, tu jest ta, którą otrzymałem, a tak wygląda ona po paleniu, czyli praktycznie można powiedzieć niemalże identycznie, czyli jest różnica i powiem wam, teraz jest już taka bardziej taka sucha, taka lżejsza. Tutaj czuć taki groch normalnie, wiecie? Tu. To jest, zresztą słyszycie, o. Groch. A tutaj słychać po brzmieniu, nie? I tu jeszcze, a tu już zupełnie cienkie. Ktoś mi teraz dzwoni. No i 3 godziny później, słuchajcie, musiałem odebrać, bo dzwonił Marcin, którego serdecznie pozdrawiam. Marcin przywiózł mi kanapę,
pomógł mi wnieść do mnie, do mieszkania i musiałem po prostu rzecz jasna odebrać. Dobra, kochani, słuchajcie. Tak więc tak, mamy tą kawę, która, zobaczcie, jak teraz wystygła, ona troszeczkę taka w porównaniu do tej bladsza się chyba zrobiła, nie? No ale nic. Dobra, zobaczymy. Czekajcie. Bo ja teraz mam tylko... kurczę, jak to muszę tutaj sobie to przełożyć. Tak. Żeby było mi wygodnie wtedy wsypać do młynka i zaraz wam pokażę, co z młynkiem odpitoliłem. Z tym tutaj. Bartek jest cwana bestia. Bartas nie z takimi rzeczami sobie kurna radził, jak płynek nie chciał pracować. Dobra, czekajcie, więc robimy tak. Odkrywamy, sypujemy tak, żeby zakryło nożyk. Dobra, wszystko. Zobaczymy, co będzie, to będzie. I teraz patrzcie na to. Tylko, że teraz bym musiał trzymać... trzymać ręką, bo zrobiłem skurczybyka na krótko. Tak, czekajcie, tu sobie na razie łokciem przytrzymam i patrzcie. O, i nawet nie wali nic teraz. O kurna, jaki zapach. No teraz to się mieli. Słyszycie, nic nie wali. Także widzicie, już nic nie muszę wciskać. Zrobiłem, rozebrałem go, rozkręciłem od spodu i zrobiłem go na krótko. Także teraz już musi pracować, łaski nie robi. Zobaczcie, zmieliło się bez problemu. Słyszycie, nie? Ok, bierzemy szklankę. Ponieważ kubek mam nieumyty. Ale przy okazji zobaczymy, jak to się nam... Nie, czekajcie, szklaneczka u góry. Jak to się nam zaparzy. Dobra. Otwieramy. Cyk. No kurde, teraz to patrzcie. Zobaczcie. Teraz to wygląda za kawą. Dobra, wiecie co? Ja na razie muszę, kurde, coś zrobić. No bo mówię mu... Mam rękę tylko. I to nie wolno. Czekajcie, muszę to sobie, żeby ona się... Kurde, powiem wam, że... Teraz jest zupełnie... Po tym, jak ją popaliłem, to się zrobił, kurde, aromat kawy. Wszystko? Wszystko. Dobra. Tyle mamy. Tyle mamy i nie będziemy zalewać do pełna. Stryknięmy sobie wodę. I dobra. To do za chwilę, jak się zagotuje. Bąbluję. Pstrykaj. Dobra. A więc nadejszła wiekopomna chwila, kochani. Zalewanie kawy raz drugi. No kurde, teraz to jest... Teraz to jest kuźwa kawa. Teraz to jest kurde kawa. Wystarczyło 20 minut w piekarniczku. Ale dobra, czekajmy. Weźmiemy merdadełko. Łyżeczkę. Niech się jeszcze trochę nam zaparzy. I zobaczymy, jak to będzie w smaku. Nie wiem, czy nie za szybko włożyłem, słuchajcie, tą zimną łyżeczkę. Bo to się zawsze trochę woda przestudzi. I te farfocelki mogą zostać, ale nie. Czekajcie, są farfocle? Nie ma. Nie ma, no dobra. No teraz to, słuchajcie, jest zupełnie co innego niż to, co oglądaliśmy poprzednio.
A no, także woda nam się zagotowała i zalewamy to coś. Zobaczcie, co to w ogóle jest. Ja tego pił. Ja tego pił nie będę. Poprzednio. A więc teraz jak tu się złapać? Żebyście zobaczyli, jak ja to sobie degustuję. Może tak. Widać mnie? Widać. Dobra, jak będzie, tak będzie. No nie wierzę. Patrzcie. Aż mi włosy dęba stanęły. O ja pierdziele, co za kawa. Nie jestem jakiś tam smakoszem kawy, czy wiecie, że się znam na kawach, czy degustatorem i tak dalej, jak to się mówi. Baristą w żadnym wypadku nie jestem. Ale powiem wam. Baja. Bochun, przyjeżdżaj na kawę. Słuchajcie, wystarczyło 20 minut potrzymać te ziarenka w piekarniku. I to sam na to wpadłem. Bo były pomysły na patelni, żeby je trochę pod ten. Ale kurde, patrzcie. Kawusia. Ja pierdzielę. No miodzio. Także resztę jeszcze posegreguję. Zobaczcie, bo to są takie, widzicie, jeszcze bladsze co niektóre. Także jeszcze trochę opiekę. Będzie trochę roboty, żeby to wszystko, bo wiecie, najgorsze chyba mi się wydaje, to dawało taki, ten kwaśny smak, te takie łupinki, co teraz właśnie pozostawały, ta otoczka cała tego ziarna kawy, tak? I teraz mówię, ona aż strzelała, jak prażona kukurydza. Tak wiecie, no nie jak prażona kukurydza, dokładnie jak wrzucacie do mikrofali, że napierdziela jak z karabinu. Nie, tutaj takie było takie pup. Wiecie, puknęło sobie coś od czasu do czasu, strzeliło, nie? Czyli po prostu te, o, tak jak tutaj widzimy, tu, one tak musiały, po prostu, no prażyły się, nie? I pękały. No i powiem wam, teraz jest, kurde, kawa prima sort. O ja, dobra. Już nie będę nagrywał, jak piję. Nie wolno nagrywać, jak się pije, nie? Porządek tam ma w miarę? W miarę jest, nie? Także powiem wam... Dobrze, że się tak stało. Że najpierw zmieliłem taką w takiej postaci, a później dopiero sobie ją przypaliłem. Bo widzicie, to są ziarenka pozamykane, nie? Może jeszcze... Chcecie nagrywkę z procesu palenia kawy? Nie. Co za dużo, to niezdrowo. Ja mam mój kanał, inna tematyka. Także ta reszta również pójdzie na patelnię. Właśnie na tą, wiecie, blaszkę. Ładnie się wypali. Bo jak Bochun szarpi, dawać na kawę. Trzymajcie się ciepło. Bartasz się kłaniał zajebistą kawą. Hej.